Cześć, witajcie, ja jestem Staleksi i rozpoczynamy kolejny odcinek z Wings. Teraz to odcinek, więc mocno wysadzę, jesteśmy już w połowie piątego sezonu. W ostatnim odcinku Wings zdobył Sirenix i Tytanus również zdobył Sirenixa i przekazał go Krix i wspólnie dostali się do nieskończonego oceanu. No a teraz osobiście będzie podać tych wydarzeń i to będzie odcinek, który no będzie trochę podobnym odcinkiem do starszego odcinka pierwszego sezonu Roirock, tylko z taką różnicą, że będzie to o wiele lepszy odcinek. Dlatego, bo to jest Wings, a Wings to jest o wiele bardziej wiarygodna i o wiele lepsza bajka niż Roirock. No bądź co bądź, odcinek również, w którym Layla będzie cierpiała, niestety. Ponieważ Tritanus wystawi ją na bolesną próbę. No bądź co bądź, tutaj naprawdę będzie nieprzyjemnie dla Layli. No ale dobra, rozpoczynamy kolejny odcinek, Cesarski Tron. Tron to jest miejsce, na którym Tritanus będzie chciał zasiąść, bo jeśli on na tym tronie zasiądzie, to wtedy zdobędzie sporo mocy i właściwie to zostanie władcą oceanu. I właśnie to on będzie chciał zrobić. I taka ciekawostka, że w tym odcinku jest nowe intro. Prowadzone przez Omnię, Wings przedostały się przez wrota Sirenix do nieskończonego oceanu. Niestety Tritanus trafił tam tuż za nimi. Jest już blisko realizacji swojego planu polegającego na uaktywnieniu cesarskiego tronu i zawładnięciu wymiarem magicznym. Lecz najpierw musi nabrać sił. No, to tutaj teraz Tris wam wytłumaczyła, jaki plan ma Tritanus. Jeśli on na tym tronie zasądzie, to wtedy praktycznie stanie się władcą oceanów i będzie mógł robić z oceanami co chce. Dlatego was nie będzie taki problem, że moc tego tronu będzie stanie bardzo mu zaszkodzić i również doprowadzić do tego, że to całkowicie zmieni jego osobowość. Cesarski tron. Cudowny dzień. No, ale na chwilę obecną mi zwróciły na Gardenie. Słońce, niebo błękitne. I Wings są znowu pół nagie. Ja tylko wspomnę, że rzekomo Wings to jest bajecka dla pięcioletnich dziewczynek. Tymczasem odcinek, w którym Wings są pół nagie. Faktycznie, bajecka dla pięcioletnich dziewczynek, no nie ma co. Po prostu pogoda... No, ale mi to nie przeszkadza, ja tam nie narzekam. Wraca dziwnie. Mi się to podoba. Mi się to bardzo podoba akurat, więc ja nie narzekam. Ja jestem na tak. Fajnie mieć trochę wolnego. Należało nam się, bo przecież skończyłyśmy poszukiwania. Jesteśmy czarodziejkami Sirenix. Na maksa. O, znowu widoczna jest przyjaźń między Laylem i Muzą. Chodźcie się kąpać. No, na co jeszcze czekacie? Tak. Wy jesteście super ekipą. Chłopcy! Oj, Tegnaus. Ten. Ona już lubi się opalać. W drugim sezonie twierdziła, że nie lubi się opalać i że. No, ona tam. Woli tego nie robić, a tutaj już nie ma problemu. Widać te zmiany. Utekny. Już siedzą w wodzie. O, a moi rodzice powiedzieli, że przygotowali dla nas piknik. Fantastycznie, na powiecie. Wiemy, Stello, zjadłabyś coś. No i w takich momentach one są super. W takich momentach one są naprawdę super. W takich momentach naprawdę one wzbudzają ogrom sympatii. I w takich momentach Wings ja naprawdę lubię 4 minuty, a nawet 1 minuta odcinka nie minęła. No to może być dłuższy odcinek. Tutaj chyba będę miała więcej do powiedzenia. To co? Biegiem! Wskakujemy do tej wody! Nie, no naprawdę, one w takich momentach są uroce, lubię je. W takich momentach lubię je najbardziej.
No Kiko też chce się pościgać chyba. O nie! Nasza piękna plaża nie jest już ani trochę piękna. No tak, śmieci na plażę. Blum, dziewczyny, chodźcie tu. Cześć, mamo, tato. Blum, widziałaś już to? Jak to się stało? Nie wiem, kochanie. Ej, wydaje mi się, że fale nanoszą śmieci z otwartego morza. Czyli śmieci pochodzą z oceanu? Obawiam się, że tak. Ale nie można ich tu tak zostawić. W końcu to przecież nasza plaża. Musimy ją posprzątać. Masz rację, Tekna, damy radę. Włożę się rękawiczki. Wings zmotywują teraz wszystkich do tego, żeby zadbali o plażę też ludzie. I to jest tak bardzo 14 odcinek pierwszego sezonu Loyrog, bo tam była dosłownie ta sama fabuła, pamiętacie? Anders Loyrog były na plaży, też były jakieś spustoszenia na plaży i Loyrog koncertami zachęcały ludzi do tego, żeby sprzątali na plaży. Tylko właśnie jaka jest różnica między Loyrog a Wings? Wings to faktycznie robią scezę i Wings faktycznie one nie narażają ludzi na niebezpieczeństwo. To jest różnica między Loyrog a Wings. Za Wings są scere, za Wings nie są dwulicowe, jak Loyrog były dwulicowe. Za Wings to robią scy tej dobroci, a nie dlatego, bo jakieś klejnoty wyrocni muszą zdobyć. I to jest super, to mi się naprawdę o wiele bardziej podoba w Wings. To jest ogromny plus dla Wings, one to faktycznie robią scezę. A nie, są dwulicowe, nie manipulują ludźmi, nie oszukują ludzi, tylko faktycznie są scere w tym, co robią. Ale tak jak mówię, to nie może być przypadek chyba do końca, że to jest 14 odcinek 5 sezonu, a praktycznie podobna fabuła miała miejsce w 14 odcinku 1 sezonu Loyrog. Dlaczego to jest w 14 odcinku? Ja tutaj stwierdzam, że to nie jest przypadek. Tylko w Wings jest to o wiele lepiej rozwiązane. O wiele lepiej jest to rozwiązane w Wings właśnie. Słuchaj, księżniczko, przydadzą się worki na śmieci. Już się robi. Super, Stello. Bierzmy się za zbieranie śmieci. Szkoda przy okazji, że nie ma... Nabu. Brakuje Nabu strasznie. I Roxy, no kurde, Nabu, Roxy. Tęsknię za wami. Roxy będzie w stanie mogła pojawić. Papier. Flora, Hilia i ja weźmiemy plastik. Plastik jest fantastyk. Nie ma sprawy, lubię sortować. Cień drzew, oceanu szum. O, to piosenka, która śpiewała w drugim odcinku tego sezonu. Pozwól, że pomogę. Dzieci. A może trochę im pomożemy, co? No jasne, chodźcie. Super. Nie, przydadzą wam się rękawiczki. Może zmienić świat. Wielką siłę sobie pokaż. Mam ją. Każdy z nas ma tę moc. Tę moc. Moc, by zmienić. Moc, aby zmienić świat. No ale Riven jest naprawdę spoko w tym sezonie. Mówcie sobie, co chcecie, ale Riven naprawdę w tym sezonie jest spoko. Tylko bym nie powiedzieć o tym sezonie, bo ten sezon jak swoje wady niestety ma. Nie podoba mi się to, jaka jest narracja pokierowana w stronę Tritanusa, że on jest taki zły, najgorszy. To mi się nie podoba. Ale Riven, on naprawdę w tym sezonie jest świetny. Nie robi żadnych scen. Również tutaj pomaga faktycznie sprzątać tą plazę. Nie ma z tym problemu. No... Okej, piąty sezon może mieć swoje wady, ale Cezar, piąty sezon jest chyba najlepszym sezonem Rivena również. Aż tyle śmieci przypływa na plażę. Ciekawe, czy Tritanus nie przyłożył do tego ręki? Tak. Też mnie to martwi. A Tritanus to obecnie jest gdzie indziej. Nie skończ.
zmrużony ocean. Nareszcie jesteśmy! Kto jest zły? No my! Jacy oni są słodcy. Nie znoszę tego. Bo co? Masz problem z tym, że twoja siostra jednak ma jakieś uczucia? A to twoja siostra właściwie to biorąc pod uwagę. Ale dobra, nie będę tego zdradzać. Jest co. Zapowiedziałam to wcześniej, ale teraz nie będę tego zdradzać. Masz problem z tym, że Aishi ma jednak uczucia, że jednak potrafi się w kimś zakochać, no co, masz z tym ewidentny problem, nie jesteś w stanie tego zaakceptować. I co, i teraz masz wielki ból dupy z tego powodu. Mnie tak to w ogóle Aishi wydaje się faktycznie taka bardziej otwarta i wrażliwa przy Tritanusie. Masz dlatego, bo przy Tritanusie ona bardziej może wyrazać to, kim naprawdę jest. Nie musi aż tak ukrywać swoich emocji. To w sumie jest spoko. I również Tritanus. On przynajmniej nie musi zgrywać twardziela. No i jesteśmy. Co teraz? Co teraz? Teraz będzie wszystko! Teraz, kiedy posiadłem Sirenix, mogę zdobyć największe źródło mocy w tym wymiarze. Cesarski tron. Zasiądę na nim, jego moc mnie wypełni i... stanę się cesarzem! On nie zdaje sobie sprawy z tego, że jeśli to zrobi, to ta moc tronu na niego bardzo źle wpłynie. Doprowadzi do tego, że... no to dostanie się już totalnym psycholem. Wtedy to nie będzie do końca jego wina. A co dobra, jego wina, bo zawsze na tym tronie, ale po prostu chodzi o to, że to co on później robił, to co on później by ewentualnie robił, po faktycznie przejęciu władzy, to nie będzie już jego kontrola, to już nie będzie on, to już będzie zupełnie inna osoba wtedy. Bo Tritanus, ten tron, on całkowicie przejmie kontrolę nad jego osobą. Ten tron będzie całkowicie kontrolował. Zapamiętajcie sobie ten segu, bo to będzie bardzo ważna kwestia do omówienia na finał piątego sezonu. Zawładnę każdym światem, każdym oceanem, każdym nędznym kamieniem, rybą czy istotą w całym świecie! Strzeż się, Tritanusie. Sirenix jest przeklęta. A ty się nie odzywaj. Mówisz tak, bo cię wygiwałyśmy, żebyś nam wszystko powiedziała. Nie, mój potężny Tritanus będzie cesarzem nieskończonego oceanu. A ty, Aishi, będziesz moją cesarzową. Raz kolejny najlepsze jest to, że on naprawdę tak sądzi. To nie jest tak, że on tak twierdzi, bo chce jakoś wykiwać Aishi, ale nie, on naprawdę tak uważa, on naprawdę tak myśli. Jemu naprawdę zależy na Aishi i chce wspólnie razem z nią tutaj rządzić. Tak, będę. Płyńmy do cesarskiego tronu! Za mną, potwory! Zostanie cesarzową! No, a my kim będziemy? Co, tak bardzo was to interesuje? Nie potraficie zaakceptować tego, że... a jeśli potrafi względem kogoś wyrazać uczucia? To tu! Cesarski tron! Aishi! Proszę, siadaj. Tak. To nie będzie takie proste. Na chwilę obecną ten tron będzie przeciwko niemu i będzie odpychał go. On będzie musiał sobie najpierw odblokować ten dostęp do tego tronu, oczywiście. Przejmuję najwyższą moc nieskończonego oceanu! Jeszcze raz! Dobrze. Przejmuję najwyższą moc nieskończonego oceanu! Milczeć! No widać, że one go nie szanują w żadnym stopniu i się zaczynają z jego śmiać. To nie działa! Co się
Widzicie, jestem tronem! No i no, Tritanus nie powinieneś tego robić. Bardzo teraz ten tron go osłabił. Lusie! To cię wyczerpało. Nie cierpię, gdy się tak dzieje. O, no weź. Mówiłam ci, Tritanusie, Styrenix cię zniszczy. Kto cię pytał o zdanie? Zamknąć ją! Ona w tym momencie faktycznie dobrze mu gada, że Sirenix może go zniszczyć faktycznie całkowicie. Tyle, że on jej nie będzie słuchał dlatego, ponieważ mu się wydaje, że ona zrobi absolutnie wszystko, żeby jakoś go ewentualnie wykiwać. Żeby jakoś go oszukać. No i w sumie z jego perspektywy, że on tak sądzi, ma to sens, bo jakby nie patrzeć, ona jest jego wrogiem. No i mogłaby też ewentualnie do takiego wymyślać, jakoś spróbować go wykiwać. To jest Aichi, która faktycznie dba o niego, która faktycznie też przejmuje się nim i ona naprawdę się nim zaprzejmuje. No, gdyby to był jakiś inny złoczyńca, to Aichi zaczęłaby go nazywać przegrywem, ale nie w przypadku Tritanusa, który naprawdę się zakochała. Gdzie się udamy? Na ziemię. I naprawdę jej na nim zależy, no. Mimo tego, że on w tym momencie ma problemy znowu osłab, no to naprawdę mu teraz na nim zależy. To już koniec. Czyszczenie tej plaży skończone. Rozejrzyjcie się, zrobiliśmy kawał roboty. Super! Życzę wspaniałego dnia na czystej plaży! Wiesz co, Brandon? To jest praktycznie dobra akcja, którą one zrobiły. Zorganizowały tą akcję, były w stanie dobrze wpłynąć na ludzi. No i to ja naprawdę szanuję. I tutaj się naprawdę bardzo fajnie Win zachowało w przeciwieństwie do tego, co prezentują Loirock. Dzięki tej ekologicznej akcji wpadłam na świetny pomysł. Co powiesz na linię... Oj, to jest na przykład dobra ekologiczna akcja. To jest ekologiczna akcja, którą faktycznie mogę stanować. A nie usuwanie samochodów, nie zamienianie miasta w jakiś system ekologiczny. To jest faktycznie akcja ekologiczna, którą ja szanuję. Cieży organicznej, nieszkodliwej dla środowiska i biodegradowalnej. Proszę, Miraculum, uczyć się, twórcy Miraculum, uczyć się, twórcy Miraculum, jak dobrze prezentować, jak dobrze przedstawić ekologię, jak przedstawić ekologię w faktycznie pozytywnym świetle. Twórcy Miraculum, proszę się uczyć od twórców Wings, bo oni to akurat zrobili dobrze. Brzmi ekstra. Ja też tak myślę. Lecę szybko machnąć prototyp. Organiczna, nieszkodliwa, biodegradowalne ubranie? Ej, Stella! Z czego chcesz je zrobić? O, i właśnie w tym momencie nie będziemy mieli zaprezentowane to, co się stanie, jeśli moda będzie robiona na podstawie ekologii. I w przeciwieństwie do Miraculum, Wings dobrze przedstawi to, że to nie jest dobry pomysł. Stella teraz złapała inspirację, która niekoniecznie jest dobra, no bo moda nie powinna sprowadzać do ekologii, to jest zupełnie coś innego. No ale próbuję faktycznie Stella, no próbuję tutaj kombinować, mam jakieś inspiracje, co jest dobre. Dlatego właśnie problem Stelli polega na tym, że ona ma problem z przyjęciem krytyki na chwilę obecną. Ale to jest lekcja, której ona się teraz będzie uczyć, więc to jest na plus, że ona się faktycznie będzie uczyć tego, że no powinna trochę bardziej liczyć się ze zdaniem innych i że również no powinna być trochę bardziej odporna na krytykę w tym zasadzie, że nie powinna się aż tak krytyką przejmować, tylko też powinna na krytykę patrzeć bardziej pozytywnie. Choć faktem została zachować no niezbyt fajnie w tym odcinku, ale nie będę się na nią wściekać z tego powodu, że jednak ona się później zmieni, faktycznie nauczy się. Nauczy się tego, żeby być bardziej otwartą na krytykę, ale w tym pozytywnym znaczeniu. Hej, co tam?
myślałam, że to Trytannus mógł spowodować zanieczyszczenie tej plaży, więc sprawdziłam to i owo. I czego się dowiedziałaś? Chciałabym, żeby to był Trytannus, ale zerknij na to. Nie, to nie jest Trytannus. Co to? To wyspa śmieci dryfująca po oceanie. Jest u wybrzeży Gardenii. W każdym ziemskim oceanie są wyspy śmieci. Dobra, i teraz tak, skoro są wyspy śmieci w tych oceanach, nie? To pytam się, gdzie są czarodziejki Ziemi w tym momencie? I teraz muszę to opierdzielić, a mianowicie. Cały czwarty sezon skupiał się z tym, żeby uwolnić czarodziejki Ziemi po to, żeby one zaczęły chronić faktycznie Ziemię i żeby zaczęły zmieniać Ziemię na lepsze miejsce. W takim razie pytam się, gdzie one w tym momencie są? Dlaczego one nie próbują faktycznie zmienić Ziemi na lepsze, tylko dalej to robią Wings, dalej to Wings chronią Ziemię, a nie ziemskie czarodzieki. Pytam się dlaczego. Ziemskie czarodzieki stwierdziły sobie, no będziemy siedziały w Team Amoki, będziemy jedynie malowały paznokcie i nic innego nie będziemy robiły chyba. Tak do takiego wniosku doszły, bo nie wiem jak inaczej wytłumaczyć to, że ich tutaj nie ma i nie próbują jakkolwiek zmienić Ziemi na lepsze miejsca. No jeszcze poza takim wytłumaczeniem, że twórcy oczywiście je olali i o nich zapomnieli. No ale to jest chyba pokazanie tego, że jednak Nebula nie była koniecznie dobrym wyborem na królową. Mówiłam, że Aurora powinna zostać królową, to nikt nie oczywiście nie słuchał. O, serio? Serio. Ludzie wyrzucają śmieci, a te trafiają do wody. I zostają. Ale to jest... Ja, i ciekawe, co mu czarodzieki ziemskie się tym jeszcze nie zajęły. To okropne. Proszę państwa, czy mogę prosić o uwagę? Z ogromną przyjemnością... No to jest okropne, ale co mu czarodzieki ziemskie się tym nie zajęły? No czemu? Gdzie one są? Przecież cały czwarty sezon skupiał się po to, żeby je uwolnić, po to właśnie, żeby one mogły chronić Gardenię. No i co one to robią? Bo jakoś efektów nie widać. Wings po raz kolejny muszą wszystko robić. Z pewnością przedstawiam wam najnowszy projekt księżniczki Stelli z Solarii. A najlepsze jest to, że oni dobrze wiedzą, znaczy ci ludzie dobrze wiedzą o tym, że Stella jest księżniczką z jakiejś innej planety. I co ci ludzie mają z tym problem? No nie. Bo jednak faktem, że ludzie z bajek, no oni nie są z reguły okrutni, oni są po prostu z reguły największymi debilami. I gdyby ludzie w Lorup dowiedzieli się o tym, że Lorup są księżniczkami, to najlepsze jest to, że oni nawet nie mieliby z tym problemu, gdyby to Lorup im wyjawił prawdę. Gdyby to Lorup im wreszcie wyjawił prawdę, to oni nie mieliby z tym problemu. Bardziej by je wtedy podziwiali. Gozaj będzie dla Lorup w momencie, gdy to Braxina wyjawi prawdę. I naprawdę mam nadzieję, że Braxina wyjawi prawdę ludziom. Bo jak chcę, żeby Lorup poniosł konsekwencje. Bo ja wiem, że nawet jeśli Lorup wyjawi ludziom prawdę, to one nie poniosą konsekwencji wtedy. Ale gdy Braxina to zrobi, to wtedy Lorup poniosą konsekwencje. I ja tego pragnę, żeby one poniosły konsekwencje. To zobaczmy, jak nieskuteczna jest w tym momencie moda na podstawie ekologii. Nieźle. Ta suknia zaprojektowana została z myślą o kobietach modnych i jednocześnie dbających o środowisko. Nie, no szkoda tylko, że Kiko jest od razu już chętny na tą suknię. No widać, że im się nie podoba. W 100% organiczna i całkowicie biodegradowalna najnowsza kreacja Stelli jest wstrząsająco stylowa i zupełnie nieszkodliwa. Nie, no właśnie widać jak nieszkodliwa, ale cieszę mnie to, że Brandom ją wspiera w tym momencie, a to jest akurat jeden z lepszych momentów Brandoma, gdy on faktycznie szczerze wspiera Stellę. No tylko niestety Stella się za to wszystko źle zabiera, ale Stella to nie winie jej, że ona się teraz za to źle zabiera, no bo ona czerpie różne inspiracje. Ona po prostu teraz próbuje coś pokombinować w tym temacie. Nie jest to dobry pomysł, ale po prostu Stella stara się być oryginalna. Można to zrozumieć jak najbardziej. No tylko po prostu musi zrozumieć, że to nie jest dobry sposób na przedstawienie mody. Bo moda nie może się sprowadzać do ekologii. To są dwa zupełnie inne tematy. Ale Wings faktycznie dąży do tego, żeby nam to przedstawić, żeby nam dać lekcję, że moda nigdy nie powinna sprowadzać do systemu ekologicznego, że to są dwa inne tematy. I to jest dobra lekcja. I to jest dobre przedstawienie systemu ekologicznego. To jest dobre przedstawienie mody. A nie, jak to robią twórcy Miraculum. Kiko, przestań! Oh, boy.
Właśnie, Marinette Dupin-Cenk. W prawdziwym życiu. W prawdziwym, realistycznym scenariuszu. Tak właśnie kończy się twoje ubieranie się na podstawie systemu ekologicznego. Tak to się właśnie kończy. Gdy nie jesteś boginią Merysu, która wszystko może, to zaczynasz ponosić konsekwencje. Tyle za to czyni ciebie bardziej wiarygodną i lepszą postacią. I dlatego Stella jest tysiąc razy lepszą postacią niż ty. To nie jest suknia, tylko pokarm dla królika. Zobaczmy, czy nic jej nie jest. No i to, co on teraz powiedział, okej, mogłam faktycznie zranić, ale on w tym momencie powiedział prawdę. No jakby nie patrzeć, do tego się to sprowadza. I tak właśnie w Miraculum, gdyby Miraculum to był realistyczny, dobry scenariusz, tak właśnie kończyłoby się życie w systemie ekologicznym na siłę. Nie można wszystkiego sprowadzać do ekologii. Ewing z tego uczy w tym momencie i to jest dobra lekcja. To jest dobra lekcja. To jest dobre przedstawienie ekologii, a nie jak to robi Miraculum. Spokojnie, pogadam z nią. Thomas Astruk, pisz dodatki od Wings, a nie chwila nie będzie z tego robił, bo stwierdza, że Wings to jest zbyt dziewczęca bajka. A z drugiej strony, bransoletki przyjazni to bezcennie od Wings ukradłeś. Stello, proszę cię, nie płacz. Och, Brandonie, znów mi się nie udało. Współczuję ci, kochanie. Dlaczego nie lubią moich kreacji? Bo dla ludzi są trochę za nowoczesne. W jakim sensie? No, dziwne, niepraktyczne, szalone. Naprawdę tak uważasz? Znaczy szczerze, tak. Nie masz racji. Oni też nie mają. Właśnie Stella ma problem z tym, żeby przyjmować krytykę i żeby no, zdać sobie sprawę z tego, że to nie ona zawsze może mieć rację. Ale powiem tak. Ludzie, którzy zajmują się modą, oni powinni tworzyć modę na podstawie swoich własnych inspiracji. Nie powinni nigdy robić tego po to, żeby na siłę zadowalać innych. Bo tutaj chodzi w modzie o to, żeby wyrazać siebie też, ale nie można też za bardzo przesadzać w drugą stronę. No a Stella w tym momencie w drugą stronę przesadziła. I ona się musi tego nauczyć. I normalnie, powiem tak, że gdybym pierwszy raz pewnie oglądała ten odcinek, to teraz bym się trochę na Stelle wkurzyła, ale ze względu na to, że ja dobrze wiem o tym, że ona faktycznie się tego nauczy, że ona się nauczy tego, że no teraz nie najlepiej do tego podchodzi i również ona faktycznie zmieni swoje postępowanie, to podchodzę teraz do jej zachowania na luzie, bo ja wiem, że ona później wyciągnie lekcję z tego. To w sumie dobrze to też świadczy o jej postaci. Ostatecznie to jej złe zachowanie w tym momencie u mnie plusuje, dlatego, ponieważ ona faktycznie wyciągnie lekcję z takiego zachowania. Więc źródło problemu jest gdzieś tam, w oceanie? Właśnie. I nie zamierza zniknąć. Hej, wszystko dobrze? Nie. I nie cierpię Brandona. No i Stella. On to powiedział dla twojego dobra. Przyciągnąć Tritannusa na ziemię. Musimy coś z tym zrobić. No to na co czekamy? Bierzmy się do pracy. Magia Wings! Sirenix! No czemu nie Harmonix? Stanojus nadchodzi. Rozej się na lecą, gdzie co mnie. Sirenix za mnie schodzi. Tej astronomią nie. Dobra, okej, nie jestem jeszcze gotowa, żeby to piosenkę zaśpiewać. Jest, nie jest na to gotowa. No dobra, odpalmy tą transformację jeszcze raz. Już bez mojego nieudolnego śpiewania.
i to cóż? Lajla, czarodziejka fal! Stella, czarodziejka błyszczącego słońca! Jak znajdziemy to miejsce? Lecimy śladem śmieci! Ble! No tak, ble, ale nie macie innego wyjścia. No i jak, Tritannusie? To dla ciebie uczta! A, co widzę, trafiły tutaj. Jeszcze nigdy nie widziałem tyle śmieci. To jest piękne! Pozwól, że cię obsłużę, przyszły cesarzu. Mroczne tornado! No, Wings na pewno nie zdoła go powstrzymać. Za transformacją. Jest, jest transformowany. Ten teraz silniejszy niż wcześniej. Wyspa śmieci! Widzicie? Się dzieje? Na Stormi. O! To Tritannus! Miałaś rację. Te śmieci przyciągnęły Tritannusa. Oraz Trix. Za mną, Wings! No i Wings, będę zawsze wiedzieć, kiedy wkroczy, co? Drogie panie! Wings, za wami! Wyglądają inaczej. Nie... No, nowa transformacja. Ważne, zaraz je zasypię całą resztą śmieci. Ale fajnie. Ale taka kurde śmierć w takim tornadzie też musi być okrutna. A i to w tym momencie groźne, wiadomo, że oczywiście nie zadał, nie zginie, ale... No tutaj one faktycznie zostają niejednokrotnie narażone na brutalną śmierć. A to było odcinki, w których nawet mogły spłonąć żywcem. A to jest teraz jedna z najbardziej brutalnych śmierci, jaka może no, trafić człowieka, dziewczynę, czarodziejkę. No, bo teraz jest, spokojnie. Jesteśmy wszystkie! Dobra, Wings! Konwergencja Silenix! Nie ma sensu, żebyśmy tutaj dalej siedzieli! Icy, w drogę! Lecę! Te Wings zrobiły się jakieś silniejsze! Uciekają nam! O, nie ma mowy! No i nie da wam oczywiście im uciec. Myślą, że mogą nam uciec, wkraczając do nieskończonego oceanu. Teraz mamy Sirenix i czeka ich wielka niespodzianka. No, po raz kolejny kreowana jest najgorsza, najbardziej negatywna narracja w stronę Tritannusa. A skąd nie byłyście takie zdeterminowane do walki, gdy walczyłyście z czarownikami Starego Okręgu? Chciałabym usłyszeć, jak ich bez przerwy wyzywacie od potworów, którymi byli.
bo oni faktycznie byli potworami, a Tritanus? Tritanus to jest, kurde, osoba, której znowu być jakoś pomóc może, co? Biorąc pod uwagę to, że jego rodzina go zawsze źle traktowała. Zawsze się nad nim jego rodzina znęcała psychicznie. No ale nie, on sobie będzie wywalony na to, co? Wywalony na to. To nie jest ważne. Ważne jest to, że on sam teraz spróbuje zagrożenie, że jest zagrożeniem, okej? Okay, jest zagrożeniem, okej? Okay, dobrze, rozumiem, on jest zagrożeniem, okej? Okay, trzeba go jakoś powstrzymać. Ale przestańcie robić mi narrację pod tytułem jego rodzina jest ofiarą, bo jego rodzina w żadnym stopniu nie jest ofiarą. To oni są opracami. I to oni są odpowiedzialni za to, kim Tritanus się stał. No to do dzieła! Wrota Sirenix! Szukasz oszczędnej zmywarki w supercenie? Znajdziesz ją w MediExpert. Wybierz cichą i pojemną zmywarkę do swojku. Dobra, zmierzałem teraz do nieskoczonego oceanu. Co do celkie? Lemi! Lili! Wspaniała niespodzianka! Przybyłyśmy wam pomóc! Widziałyśmy Tritanusa! Jest tam, w dole! Pokażcie! Kiedy się nauczyły? Spójrzcie na Trix. Widać, że nie tylko my mamy nowe moce. Teraz będzie trochę ostro. Zostańcie tutaj. No, ale teraz też chyba będą chciały walczyć, co? Nie martw się, Tritanusie. Zaraz je załatwimy. Siostry? Nie martwię się wcale. Tritanus będzie chciał w tym momencie zagrać na muzyce Clayli w tym sensie, że on wystawi na nią ich rodzinę. No ich rodzinę, no bo to jest zarówno no, jego, jak i jej rodzina. Tym razem nam się nie wymkniesz, Tritanusie! Blum, naprawdę chciałabym usłyszeć takie twoje teksty w stronę Ogrona. Skoda ze względem Ogrona nie byłaś taka okruta, choć dobra, no. Tak jak mówię, nie będę się wciekać akurat na Wings, bo już mówiłam, że tutaj narracja jest specjalnie pokierowana w taką stronę, że wszyscy patrzą na tego Tritanusa negatywnie, na jego jak się da i na tym cierpią te z Wings, no bo są out of character w momencie, gdy walczą z Tritanusem. No bo jakoś względem Valtora, względem Darkara, względem Trix nawet, względem carowników, wiesz, jakoś tak okrute to nie były. Ja wam mogę zagwarantować, że gdyby to z kolei Tritanus chciał ochronę na przykład, i gdyby skierowała się do Wings, pokazując kruchę, no to Wings na pewno by go nie chronił. Wings na pewno nie chciałoby mu pomóc. Ale carownicy to nie, no carowników to już pomagamy i z okazji doprowadzamy do śmierci. No ale tak jak mówię, to nie jest ich wina, to jest wina narracji w tym sezonie. Narracji w stronę Tritanusa, która mnie wkurwia. Mamy moc, by cię załatwić, a ja nie mogę się już doczekać. Layla jedynie można zrozumieć bardziej postawę Layli. Bo Layla też względem carowników była okrutna. Choć faktem, że jednak broniła ich przed czarodziejkami. Ale jednak potem ostatecznie chciała ich zabić. Musimy pomóc Wings! Chodźcie, wiem jak! Konwergencja! Razem, dziewczyny! Ja, one też. Zresztą te moce celki wydają się takie słabe, nie? Ale chyba faktycznie jednak potrafią zadać jakieś obrażenia. No, one wzmocnią Wings, okej.
dostało większe moce. Skoro selkie dodały nam więcej siły, załatwmy tego potwora! Załatwmy tego potwora, ja... Naprawdę, czy wy musicie w każdym dosłownie odcinku podkreślać, że Tritanus jest potworem? Próbuję sobie wspomnieć jeden raz, jeden przynajmniej moment, gdy Blum stwierdziła, gdy Blum nazwała Ogrona albo któregoś sterownika potworem. Próbuję sobie wspomnieć taki moment, ale sobie takiego momentu nie potrafię wspomnieć. A więc Tritanus, młody chłopak, nad którym znęcała się jego rodzina, zwłaszcza ojciec, znęcał się nad nim przez całe życie. On w końcu tego nie wytrzymał, stał się zły, szuka teraz zemsty, ale sam siebie się tak nie stał, to jego ojciec przede wszystkim do tego doprowadził. On jest potworem, tak? On jest potworem, ale nie Ogrom, który terroryzował, gwałcił, mordował, jest seryjnym mordercą, który torturował, gwałcił czarodziejki ziemskie. Nie, on już nie jest potworem, nie, on już nie jest potworem, ale Tritanus jest. Rozumiecie brak logiki w tym momencie? Rozumiecie, jak to jest odklejony scenariusz? Nie no, teraz nawet się wkurzyłam, bo lubię Winx ogólnie lubię Winx, kocham Winx, ale ta narracja w stronę Tritanusa, że on jest taki zły i najgorszy, mnie wkurwia. I to tak konkretnie, bo... Faktem jest to, że to nie jest tak złe jak w przypadku Chloe, bo w przypadku Chloe jest co gorzej. Nie dość, że w przypadku Chloe była najgorsza narracja, że oczywiście jest taka zła i najgorsza, to jeszcze w dodatku reformowani byli złoczyńcy, którzy byli znacznie gorsi od niej. Winx tego nie ma. Winx nigdy nie został zreformowany złoczyńca, który był gorszy od Tritanusa. Ale to nie zmienia faktu, że w dalszym ciągu ta narracja pokierowana w jego stronę, że on jest taki i taki zły. I to jest obrzydliwe. Wkurwia mnie to. Dziki ogień! Oślepiający promień! Atak na jady! Bierzmy je! Chcecie mnie załatwić? Mutanty! Teraz, kurde, zagra na utrzach Leili. Zróbcie coś dla mnie! Najpierw ich załatwcie! Twoja ciocia! Piękna królowa Lingea! To jest bardzo okrutne, to co on w tym momencie robi, ale wspomnę tylko, że to jego rodzina doprowadziła do tego, że on się taki stał. Nie może być teraz szkoda Leili, bo Leila nie zdaje sobie sprawy z tego, jak zła jest jej rodzina podwodna i nie zdaje sobie sprawy z tego, że jej ojciec, jej wujek, zarazem jej wujek znęcał się nad jej kuzynem, ona sobie z tego nie zdaje sprawy. Ja to jestem w stanie zrozumieć i mogę w tym momencie nawet empatyzować z Leilą, więc to co robi Tritanus teraz jest okrutne. To fakt faktem, nie będę teraz zaprzeczać, ale po raz kolejny podkreślę, że on by tego nie robił, gdyby nie to, że jego ojciec się nad nim zostało życie znęcał. Twój potężny wujek, król Leptun, jak również twoi uroczy kuzyni, Nereus i Tressa. Twoi uroczy kuzyni, Tess, no... Mi się wydaje, że historia między Leilą a jej podwodną rodziną wyglądała w ten sposób, że Neptun, on zawsze jak rozmawiał jakoś z Leilą, to on też manipulował nią, on ją bezstronnie okłamywał, że Tritanus jest taki najgorszy i zły i ona naprawdę to uwierzyła. I właśnie dlatego teraz Tritanus twierdzi, że to są jej uroczy kuzyni, no bo ona zawsze ich kochała, a Tritanusa zawsze nienawidziła, ale to dlatego, bo Neptun tworzył wokół niego negatywną narrację, że on jest taki zły i najgorszy, Neptun się dosłownie znęcał się nad nim i... wszystkim dookoła wmawiał, że Tritanus jest najgorszy i zły. Więc to jest jedynie pokazanie tego, jak Neptun jest obrzydliwy. O nie! Rodzina królewska z Andros!
To było pewne! Za mną, dziewczyny! Muszę aktywować tron! Chciałam im przyłożyć moją nową mroczną mocą Siren. Ja też! No, ale jutro też jest dzień. Potwory! Och, moja rodzina! No powiem tak, no z perspektywy Leili to zrozumiałem jej rozpacz. Bo ona sobie nie zdaje sprawy z tego, jak zła jest ta jej podwodna rodzina. Jak patologiczna też. I tak, to jest patologiczna rodzina, no bo po pierwsze, ojciec się znęcał nad Trytanusem. I to jest już pewne, to jest już na 100% pewne, że ojciec się nad Trytanusem znęcał. A matka i jego brat i siostra są tak samo źli, dlatego bo na to pozwalali, bo dobrze wiedzieli o tym, jak Neptun traktował Trytanusa, a oni mu na to pozwalali, więc są tak samo źli, jak Neptun. Biedna Laila. No, przynajmniej plaża jest normalna. Ale na jak długo? No właśnie, bo wyspa śmieci jest wciąż u wybrzeży. No składam i Leili w tym momencie, ale to też widzicie, to pokazuje to, że no, nie tylko Bloom ma swoje zmartwienia, nie tylko Bloom faktycznie ma scenariusz z tych Wings. No, Leila też, ona też ma jakąś historię dalej, też wokół niej kręci się historia. Jakby nie patrzeć, to piąty sezon tak najbardziej skupia się właśnie na niej, bo to jest w końcu jej kuzyn, Trytanus jest jej kuzynem. A dopóki tam będzie, plaża jest zagrożona. Właśnie zamierzamy coś z tym zrobić. Naprawdę? Postanowiliśmy posprzątać to wysypisko. Dałeś nam przykład, kochanie. Dobra, jest dobrym przykładem do naśladowania. Pomijając jej zachowanie względem Trytanusa, ale to jest akurat nie jej wina. To jest akurat głupia narracja twórców. To jest, to nie jest jej wina. Wszystkie dałyście. Wiecie, co innego Bloom, która po prostu w jednym aspekcie zachowuje się to niezbyt fajnie, a co innego Marinette, która bez przerwy się zachowuje źle. Wszyscy tutaj zgłosili się do pomocy. No to wspaniale. Dziękujemy. Nie. To my dziękujemy. Biedna Leila. Moja rodzina. Gdybyś tylko wiedziała, jak twoja rodzina podwodna jest zła. I ja mogę współczuć. To nie jest tak, że jestem teraz zła i że nie współczuję, dlatego bo szkoda mi Trytanusa, a teraz ja współczuję Leili, faktycznie jest mi szkoda Leili, ale nie współczuję jakkolwiek jej rodzinie, bo jej rodzina jest zła. Król Teredor podaruje swojej córce Leili miecz króla Neptuna, który posiada nadzwyczajną moc. Tymczasem Trytanus zdejmie pieczęć z kolumny światła, powodując zaćmienie w magicznym wymiarze. Czy Stelli uda się uratować ojca, króla Radiusa, którego życie jest powiązane ze słońcem Solarii? Okej, okay, no tutaj faktycznie w kolejnym odcinku będzie poważna tematyka. Bo jakby nie patrzeć, w kolejnym odcinku ojciec Stelli będzie praktycznie narażony na śmierć, będzie na łożu śmierci. Jakby nie patrzeć za sprawą działań Trytanusa, ale po pierwsze Trytanus sam do tego nie doprowadzi. Po pierwsze Trytanus, on w swoim celu nie ma w założeniu doprowadzić do śmierci ojca Stelli. On tam będzie miał inny cel, to po pierwsze. A po drugie, no jak chcecie mi tutaj mówić, co na tej podstawie może powinna trochę ograniczyć moje współczucie względem Trytanusa, to pragnę tylko wspomnieć, że Katra między innymi też, ona nie miała problemu z tym, żeby kogoś zabić ostatecznie, bo była do tego stopnia zafiskowana, była do tego stopnia pochłonięta żądzą zemsty, żądzą udowodnienia wszystkim, że jest najlepsza, więc porównuję Trytanusa do Katry, dlatego ponieważ widzę w Trytanucie podobieństwa do Katry. Przez cały czas był gnojony przez swoją rodzinę, Katra przez cały czas była gnojona przez Shadowweaver i właśnie stąd jego zachowanie. Podobnie jak stamtąd wychodziło się to zachowanie Katry, że ona jest jaka jest właśnie przez Shadowweaver. Tak samo Trytanus, on jest jaki jest przez Neptuna i przez jego rodzinę, która pozwalała na to, żeby Neptun się nad nim znęcał. Ale podsumowując ten odcinek, to muszę powiedzieć, że po pierwsze faktem, za długo ten odcinek komentowałem, to jest wiele o tym mówi, ale po drugie,
to chcę powiedzieć, to jest w sumie jeden z lepszych odcinków z Wings. Naprawdę stwierdzam, że to jest jeden z lepszych odcinków z Wings, ponieważ... Po pierwsze... Ewidentnie trochę twórcy lorek chyba na podstawie tego odcinka się wzorowali, bo no w pierwszym sezonie, teraz to odcinek pierwszego sezonu wygląda podobnie, tam też lorek sprzątał plazę, ale jaka jest różnica między lorek a Wings? No różnica jest taka, że w Wings taki odcinek jest 1000 razy lepszy! Dlatego, ponieważ w przeciwieństwie do Loyrock, Wings są wiarygodne, Wings są stere, Wings faktycznie szczerze pomagają tym ludziom, również Wings nie ukrywają przed ludźmi tego, kim naprawdę są i to ja Wings kocham, to ja ubóstwiam Wings. To jest akurat na plus i te momenty, gdy Wings naprawdę siebie wspierają, gdy wspólnie śmieją się, to są naprawdę słodkie momenty i w takich momentach kocham Wings i są super one, są, to są super, w takich momentach one są super ekipą dziewcy, naprawdę uwielbiam je, bo co bądź się... To jest ogromna przewaga Wings nad Loyrock, to po pierwsze. I po drugie, ten odcinek daje faktycznie dobrą lekcję, a mianowicie ekologia i moda nie sprowadza się do tego samego. Ja tylko pragnę wspomnieć, że w Miraculum chcieli nam wmówić, że rzekomo ekologia jest taka super, najlepsza, wspaniała, że dla ekologii powinnyśmy zlikwidować wszelkie samochody i w ogóle żyć całkowicie w systemie ekologicznym. Nie, tak się nie da. Jak można żyć właściwie, ewentualnie w systemie ekologicznym? No sortować śmieci między innymi, tak? Nie doprowadzać do tego, żeby ziemia była pochłonięta śmieciami. To jest faktycznie dobry sposób na życie w systemie ekologicznym. A nie kupowanie ubrań w lumpeksie, nie likwidowanie wszelkich samochodów, jak to zrobili twórcy Miraculum. Wings faktycznie dobrze przedstawia życie w systemie ekologicznym. I pod tym względem jest to 1000 razy lepsza bajka od Miraculum, przepraszam, jest to 1000 razy lepsza bajka od Miraculum. To po pierwsze. Po drugie, Wings jasno w tym odcinku daje do zrozumienia, że moda i ekologia nie sprowadza się do tego samego. Marinette swoim działaniem doprowadziła do tego, że teraz wszyscy żyją w systemie ekologicznym i kupują ubrania w Lubeksie. Pytam się, jak w takim razie do tego ma się jej rzekome marzenie o byciu projektantką mody? Marinette nie ma nic wspólnego z modą. Stella za to ma z modą wiele wspólnego. Ona próbuje na przeróżne sposoby kombinować, żeby zostać projektantką mody. Stara się faktycznie. Tyle, że no ona próbuje różnych sposobów i czasami wpada na pomysły, które no z automatu nie są dobre, ale faktycznie ona próbuje. Tak było w tym spadku, próbowała. Tylko za bardzo przejęła się krytyką. Krytyką, która też jakby nie patrzeć była trafna. Ale... To jest spoko, to mimo tego, że Stella zachowuje się jak zachowuje w tym odcinku, to ona później zrozumie, że postępowała źle, ona później zrozumie, że źle do tego podchodziła i faktycznie ona nauczy się tego, że powinna przyjmować krytykę, więc to jest jak najbardziej na plus. I za to faktycznie szanuję postać Stelli, że ona wyciąga wnioski, że ona się uczy i co najważniejsze, Stella ponosi konsekwencje! W przeciwieństwie do Marinette, Stella ponosi konsekwencje. I dlatego Stella jest wiarygodną postacią. Dlatego jest 1000 razy lepiej napisana niż Marinette. Swoją drogą, to pytałem was o to, która postać, waszym zdaniem, jest postacią lepiej napisaną? Czy Bloom i Marinette? To niektórzy zagłosowali na Marinette, ale wydaje mi się, że na Marinette chyba głosowały głównie jakieś trolle albo osoby, które nawet nie znają Wingsa, jedynie znają Miraculu. No bo co bądź, Zoili. Jeśli chodzi o walkę pomiędzy Marinette a Bloom, w głosowaniu wygrywa Bloom. Bloom wygrywa, zdecydowanie wygrywa Bloom. No bo Bloom jest faktycznie lepiej napisaną postacią i tak samo tutaj Twilight ostatecznie wygrywa w głosowaniu na to, która postać jest lepiej napisana. No i tak najbardziej ma sens, w ogóle to dostałem jakieś powiadomienie. Aha, nie, dobra, to informacja o tym, że no, trwa premiera mojego odcinka, który dopiero co z Wings wróciłam. No dobra, będziemy już myślę ten odcinek kończyć. Powiedziałam swoje na temat narracji względem Tritanusa, to jest w sumie jedyny minus tego odcinka, że tutaj znowu narracja w stronę Tritanusa jest tak negatywnie pokierowana, że on jest taki zły i taki najgorszy. Wkurwia mnie to. Ponieważ ja osobiście widzę w Tritanusie taką katrę, której przydałoby się jakąś pomoc. Tritanus powinien być zreformowany. To jest najważniejsze, że Tritanus faktycznie powinien być zreformowany. A co on będzie faktycznie zreformowany, do tego jeszcze przejdziemy w swoim czasie. Bądź co bądź,
Na chwilę obecną w jego stronę jest pokierowana taka najgorsza narracja, że on jest taki zły i najgorszy, a nawet Leila jest takiego zdania, że on jest zły i najgorszy, a przecież to jest do cholery jasne jej kuzyn. I bardzo mi się taka narracja nie podoba. A zwłaszcza, no... Nie chcę tutaj twierdzić źle o Wings, bo kocham Wings, ale niestety w momentach, gdy one walczą z Tritanusem, to one wychodzą na stratę hipokrytki. Bo czują względem niego taką ostrą nienawiść i naprawdę pragną go zlikwidować, a z drugiej strony one chroniły czarowników starego kręgu przed zemstą czarodziejek, którzy byli 1000 razy gorsi niż Tritanus. Więc to jest hipokryzja, ale nie jestem zła na Wings z tego powodu, ponieważ to ewidentnie narracja twórców. W stronę sedzenia nienawiści względem Tritanusa kieruje jej w taką stronę, no bo zwróćcie uwagę na to, że Wings się zupełnie inaczej zachowują w momencie, gdy walczą z Tritanusem. Tak, to są zawsze empatyczne, wyrozumiałe, bardzo dobre dziewczyny z nich są, a w momencie, gdy walczą z Tritanusem, to zamieniają się w jakieś bestie, które są skłonne go nawet zamordować. I to nie jest ich wina, tutaj widać, że one są out of character w tym momencie i to po prostu narracja twórców w taką stronę kieruje. Nie podoba mi się to, ale nie jestem zła na Wings z tego powodu. To jest wina twórców, że oni stwierdzili, że Tritanus to niby taki zły, nas rzekomo najgorszy będzie. Z jednej strony tak stwierdzili, z drugiej strony nie ukrywają również tego, za to ewidentnie Tritanus był ofiarą znęcania się w swojej rodzinie. I nie podoba mi się to. Jak mówiłem, denerwuje mnie to i będę to podkreślać przez cały sezon. No bo się jednak mu spowie piątego sezonu. Zostało jest tam 12 odcinków do obejrzenia. Więc myślę, że tak w okolicach... No przed 10 wrześniem na pewno skończę piąty sezon. Bo co powiesz, na chwilę obecną na teraz skończę, to będzie na tyle. Bywajcie.